Szukasz taniego sklepu z grami? Zobacz stronę g2.com. Siemanko, siemanko, jestem Warte, ze mną spór posz. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku tutaj z naszych wyścigów w Crashu. Zaczynamy. Znaczy nie musicie regulować odbiorników, nie skraszował wam się YouTube, tylko to jest Crash Team Racing. Tak. Remake Nitro... Nitro. Fuel. Nitro Fuel. Fuel, tak. A jeżeli ktoś nie będzie wiedział, o czym my będziemy gadać w tym momencie, to serdecznie, bo będziemy kontynuować niektóre tematy zapewne mimowolnie. Tak, bo tutaj mieliśmy temat konsol, klasyków. To serdecznie zapraszamy do ostatniego odcinka, w którym się dowiecie więcej na temat. Jas. Numerujesz pomiędzy odcinki, trochę tak? Się działo, ale tam. Czy co? Numerujesz odcinki, prawda? Tak. To jeszcze z tego typu gierek właśnie fajnych jak Crash, no to zdecydowanie, ale to Nintendo znowu, czyli nie na PlayStation, no to Mario Kart, no i to jest chyba taki najbardziej znany tytuł z durnych ścigałek. Ale dzika plansza. Za szeroko driftujesz. Taka mała podpowiedź. No co za Vertes, no. Nie, ty ugrę bugę masz. Akurat byłeś obok. Aha, to ty mnie walnąłeś. Tak. A jednak. Wiesz, jak 10 abuszek uzbierasz, to wszystko jest dwa razy silniejsze. A ja to omijam jak głupek. Nie, idź tu, muga buga. Idź, ty flecie! Ja dzielę! Ależ to był strzał! No pięknie go po prostu... Strzał tutaj na dyszkę. A jeszcze podpowiem ci, że nie warto czasami jest driftować, tylko podskakiwać, ale to w tej części bardziej, bo niesamowicie nadrzuca karta, jak podskakujesz. Bez tego, bez... No widzę. Bez driftu. No i ty muga buga, typie, weź. Kurde, no ja trafiam dzisiaj na wszystko. Ja też, ja jestem kurde, zaraz przegram. No kurde, no masz. Jeszcze ty poza tobą bombarduję. Zestrzelę go. Zresztą ja ostatni byłem przez chwilę, masakra. Nie trafiam. Nie, no jest... Ten medium tutaj jest jakiś taki bardziej jak kart na PSX-ie, nie? Mhm. Znaczy, nawet nie ich umiejętności jazdy, tylko to, jak mocno oni napinkalają. Elo. Frajerzy. Dobra, fajny drift wycisnąłem. To mi nic nie daje tak naprawdę. A właśnie nie boostuje ten drift tutaj, też mnie to dziwi mocno, bo... I troszeczkę mnie boostuje, wiesz? Tak? No to mnie trzeba jakoś w odpowiednim tak... momencie kliknąć. Buga, buga. Ale pięknie to zrobiłem teraz. Oj, panie Wełtes, jesteś na linii, a ja jestem sługa bugą. Nie. Hurga burga, hurga burga. Hurka, no dobra, no to odsuń się. No nie odsunąłeś mi się, no to twoja wina jest, no. Jak ty, to przez ciebie jestem ósmy. Nie rób mi tego. O, ja szósty, więc bombą. Ja nie umiem w to grać, kurde. Kiedyś jak byłem mistrzem, to teraz nie jestem mistrzem i to nic. Ale jest zmieniona ta... Zrąbali. Jest inna mechanika, inna dynamika. Czasami za dobrze się skręca, no nie wiem, jakoś tam... To sam fakt, że wtedy po prostu te drifty już były wyuczone, gdzie, na którym zakręcie, z której, wiesz, z której części zakrętu się wchodzi i tak dalej, więc to... A tu po takim czasie, nie? Jeszcze dodatkowo. Tak sobie będę tłumaczył, że lamy. Nie pamięta się. Ale niekoniecznie lamisz, no bo tutaj to jest tak nieprzewidywalna gra, że tutaj w jedną planszę możesz przyjechać pierwsza, drugą ostatni, bo jest... Tak, i to tak samo jechać tylko zależy od tego, w czym dostaniesz, nie? I kiedy. Dokładnie. Jak akurat będziesz miał farta, że się ktoś na to sfokusuje, no. No. A tego kolesa mnie kojarzy nawet, co było teraz. No bo to chyba to nie była plansza z Dobra, teraz będzie kolejna z tego czegoś, co nie kojarzy, czyli jakaś też nowa. No dobra. Zobaczymy. Gdzieś trzeba przegrywać, nie? Żeby gdzieś indziej wygrywać. Turbo Track, bo już widzę na podglądzie twojego live'a, że to będzie Turbo Track. Turbo Track. No to tego też zdecydowanie nie było. No to zobaczymy. Ten Turbo Track. Będzie dobrze. To będzie... No właśnie, z tymi Turbo Trackami. Crash
Ja to lubię, jak jest dużo zakrętów i takich rzeczy, bo to jest jedyny w zasadzie, znaczy nie, no jest kilka tam sposobów, ale to jest najprostszy sposób schowania się przed rakietą, to w ostatnim momencie myk się schować gdzieś za jakąś ścianką, nie? Aha, coś takiego, no to no, czasami nie można po prostu. Albo przed kimś. Ale mi turbo w pełen szedł. Pięknie. Aha, turbo świetnie. Power. Nie ma to jak mieć farta i startować z lewej strony prosto na turbosza, no. Elo? Czekaj, bo elo tutaj biegają, no, elo bent, robię cię jak... Nieważne. Robię cię jak nieważne. No nie, no weź co za gnojek. I wiesz co jest najgorsze, to ktoś mi odpalił slow-mo i teraz mnie dwóch wyprzedził, którzy byli szybsi ode mnie. No bo to pewnie oni odpalili slow-mo. No, kiedy ja o, tutaj by trik już jest dał, bo wpitany walnąłem z bomby. No ja też właśnie. No nie, nawet ojej. Na drifcie mi nie pokazał. No przepraszam, najmocniej. To ja. Tym razem to ja. Bo byłem na ostatnim miejscu, więc. O. Ale trudna plansza. Taka. Idę tak, to trudna. Może nie tyle trudna, tylko że jej po prostu nie znam kompletnie i z tego tytułu też. No bardzo dużo no. przyspieszaczy, których nie widać. Tak, trzeba tak, byłoby jest taki problem. Uczyć tej planszy. No nie, poleciałem prosto na turbosza i nie trafiłem. No czasami tak bywa. Kolejny słoniec. Uuu, klep ciebie. Ale żeś puścił. Cieszę się. Jeden. Cieszę się, że byłeś z przodu. Co nie? I. Sorry, ale to ładnie trafiłem, muszę sobie przyznać. Ojej. Elo ściana. No, elo ściana tutaj. Ej, te zakręty tu są straszne. No tu chyba trzeba po prostu hamować, tu się nie gra jak w stare gry, halo. No właśnie, tu się tak nie gra jak... w Tokar Race Drive 2, jakoś tak. No masz. Musiał. Musiał mi to odpalić, nie? No nie! Czemu byłem pierwszy? Ogarnijcie poślada. Fak. Głupie turbo. Oho! Słuchajcie, purposto wywaliło. Tak? Dobrze słyszę, że cię nie słyszę? Chyba tak. Drugie miejsce. Słuchajcie, dostałem od Purposa informację, że Zielona Góra bez prądu. Ale dalej widzę na Discordzie. Ale bez prądu. Także nieźle. Aż odpiszę. Kurde no, widzicie, trafili. To my sobie tutaj grzecznie nagrywamy crasha, gadamy sobie. A tu nagle cyk i no mi tutaj wywala. Jak to tak można, słuchajcie? Ja nie wiem. Słuchajcie, ja wiem, ja ten, czekajcie. F w komentarzach. Jak najbardziej. O, widzicie, jest offline, czyli nie oszukiwał. Z Discorda też już wyrzuciło. No kurde, no. Ja ten. Nie no, petycję musimy zrobić na przywrócenie prądu Purposowi. Halo, gdzie to się robi? Wszyscy F do tej pory. Mamy ten. Właśnie, dobra. Bo ten. W sumie wykorzystam chwilę, że tutaj jeszcze odcinek będzie krótszy. Po odcinku tamtym z Crasha widzieliście moim pierwszym, że zmieniłem sobie tutaj wygląd. Tutaj mówię akurat nie do live'a, tylko do osób na YouTubie. To się... O, muszę teraz zrobić sobie takie coś. Nie, dobra. To wrócimy do lobby. Pokażę, gdzie się wygląd zmienia. Jak to wygląda generalnie. Dobra. X. Dawaj. Pyk. CTR. Pit stop. Jest coś takiego jak pit stop. Tutaj się kupuje rzeczy. To nie, to jednak nie tutaj. Halo, zgubiłem się. Lokal. To jest Local Arcade Adventure.
Nie wiem, serio, nie wiem. Gdzieś to widziałem, kurde, i nie wiem gdzie, bo w online to normalnie było widoczne, a tutaj, kurde, coś mi się porąbało. No nic, no nic. To może kiedy indziej wam pokażę, ale generalnie się wybiera postać, klikacie, wybieracie i jest wtedy w Gites możecie sobie zbierać ten akurat mój strój, który tam miałem właśnie w online. Właśnie. To jest z tego, że właśnie kupiłem wersję pudełkową gry i na wersji pudełkowej dodają taką karteczkę z takimi dodatkami właśnie kosmicznymi, to właśnie z tego, tak. Nie musiałem kupować, wystarczyło, że grę kupiłem. Dobra, no to ten, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka, wbijcie do Purposa, skomentujcie mu ostatni odcinek, żeby mu prąd przywrócili. O, tak będzie super, także Żółwiczek, pozdrawiam, na razie, cześć, yo, yo!